wielkie odpowiedzi kanał nagrał dla nas, nie dla nas, dla siebie, dla swoich widzów. Też dla mnie w sumie. Film pod tytułem Wielkie, niewielkie. Czemu jest z tymi wielkimi? Mać! Ukryte metafory gamingu. Nie mam pojęcia, o co chodzi, ale zobaczyłem pierwsze parę sekund i były soulsy. O, tutaj widzicie? Nie widzicie, bo jest kurwa pode mną. Więc zakładam, że tu może być coś, co może ładnie pachnieć, ładnie być słychać. Oczywiście w opisie jest Dark Souls, Diablo. Dark Souls, Diablo, gaming, więc to są moje klimaty, nie? To są moje klimaty. Dobra, jak piszesz Bloodborne, to słowo zamienia się w emotkę góry laski. Chyba masz jakiegoś addona zainstalowanego w mojej przeglądarce, bo ja tego nie widzę. U mnie Bloodborne to Bloodborne. Dobrze, go! Nie wiem, czy taki był zamiar twórców gier, wewnątrz których odnalazłem te metafory, tak jak nie wiem, co autor miał na myśli. Debilne pytanie, którym są przemęczani ludzie w szkołach. Autor mógł mieć na myśli to, żebyśmy my mieli coś na myśli, bo często autor sam nie wie, jak w ogóle doszło do procesu twórczego. Dlatego przedstawiam je wam jako moje interpretacje, zupełnie swobodnie, bez żadnych sugestii. A jak je odbierzecie, to już jest tylko i wyłącznie wasza osobista sprawa. Czy on będzie tutaj teorię crafting robił, czy co? Ja myślałem, że to będzie ten, jakiś metafizyczny świat poruszany, jaki jest sens istnienia i tak dalej. Ontologia, nie mylić z onkologią, że w tę stronę pójdziemy, ale dobra. Czyli generalnie jest coś powiedziane w grze, to gracze Soulsów uwielbiają, nie? Jest coś powiedziane w grze, nie jest wytłumaczone, więc szukamy, o co chodzi, czasem dodając od siebie więcej, aniżeli cokolwiek, co jest zawarte rzeczywiście w grze, daje nam informacje, nie? MDK, w sensie ta gra. Nie widziałem MDK. Był MDK tutaj? Nawet nie zwróciłem uwagi, ale MDK 2 najbardziej lubiłem. Jeżeli w Dark Souls przywrócimy sobie człowieczeństwo, inny gracz może napaść na nasz świat i nas zabić. Jeżeli zginiemy, człowieczeństwo zostaje utracone, a nasz wygląd się zmienia. Z człowieka przeistaczamy się w nieumarłego, istotę powoli stopniowo staczającą się w pustkę. Natomiast gdy nasza postać jest w formie nieumarłego, inni gracze nie mogą nas zabić. Moja interpretacja tej mechaniki jest następująca. Nasz bohater, tak jak wszystkie inne postacie w grze, to tytułowe mroczne dusze. Mroczne, bo oscylują między światłem ludzkiej egzystencji a ciemnością prowadzącą do pustki. Dusza wędruje między światami żywych i umarłych. Może dokonać wyboru pozostać w świecie nieumarłych, gdzie czekają stagnacja, a nawet regres świadomości, lub podjąć ryzyko. Przyjąć człowieczeństwo. Wcielić się w ludzką. I on rzeczywiście porusza ten świat metafizyczny. Przynajmniej w grze. Jako naszej postaci, którą możemy być człowiekiem. Ale to kiedyś było też bardzo często mówione, że to, że twoja postać staje się coraz bardziej pusta na przykład, tak jak w Dark Souls 2 to jest pokazane później, to może być odniesienie do tego, oczywiście to jest też nieoficjalnie całkowicie, ale ktoś tak powiedział kiedyś i mi to bardzo jakoś rezonuje to ze mną, że to, jak umierasz na bosie raz po razie, jesteś coraz bardziej wkurwiony, czujesz się coraz bardziej pusty i dopiero w momencie, kiedy zabijesz tego bossa, czujesz się znowu jak człowiek. I wtedy dopiero jesteś pełnią samego siebie, czujesz ten zastrzyk adrenaliny, emocji i chęci do grania dalej, nie do życia rzeczywiście. Mimo tego, że przez godziny gnoił cię boss. Już nie będę się wypowiadać o aferze summonowej, ale mnie tak tego gry uczyły i ja do dzisiaj mam w głowie coś takiego, jak gram, nie? Taką formę, by stawić czoła światu, gdzie jej nowa forma może zostać utracona poprzez śmierć zadaną z ręki drugiego człowieka. Metafora podróży duszy tam i z powrotem, od świata astralnego do rzeczywistości czasu i przestrzeni, gdzie śmierć oznacza zmianę, utratę czegoś, co zdobyliśmy, czegoś, na co się zdecydowaliśmy, czegoś cennego. Utratę, której bez brawurowego wejścia w ludzkie ciało nie bylibyśmy w stanie doświadczyć, a nawet zrozumieć. Sedno naszej duszy, jej najgłębsza istota, pozostaje taka sama, lecz zmienia się nasze doświadczenie. Tak jak wcielając się w człowieka, walczymy w mniejszym lub większym stopniu, ale walczymy ze światem i z samym sobą. Tak wchłaniając człowieczeństwo w Dark Souls, narażamy się na walkę z żywym, prawdziwym, myślącym przeciwnikiem. W obu przypadkach, przyjmując ludzką formę, podejmujemy ryzyko cierpienia porażki lub radości zwycięstwa. I w obu przypadkach zyskujemy coś, czego w żaden inny sposób nie moglibyśmy zyskać. Nasze własne, osobiste doświadczenie, które jeśli tylko, tak jak w Soulsach, tak i w życiu, nie powielamy w nieskończoność tych samych błędów, w nieunikniony sposób prowadzi do naszego rozwoju. Ale on to pięknie powiedział, aż nie miałem serca, żeby pauzować, chociaż bardzo chciałem. Pięknie to powiedział.
Jeśli ktoś zapyta was kiedyś, jaki jest sens grania w Soulsy, puśćcie mu te pierwsze 2,5 minuty tego filmu. Naprawdę, naprawdę. Pięknie to powiedział. I ja czuję takie ciepło w sercu, jak to słyszę. Tak powinno się odbierać Soulsy. Tak to powinno działać, tak to powinno wybrzmiewać w naszych głowach, nie? Nie jako gra do zaklikania i przejścia jak najszybciej. Siemanko, siemanko Savio, siemanko Killer. Czyli w Eldenie nie ma takiego motywu, bo ubijanie bossów nie jest satysfakcjonujące. Teoretycznie jest, ale nie jest dosłownie taki sam jak tutaj, bo nie mamy człowieczeństwa, nie? Ale dalej jest ten motyw tego, że się wkurwiasz na każdym bosie, że jeśli męczysz się z nim godzinami, to coraz bardziej zatracasz się sam w sobie, nie? Tracisz część siebie, tą zostajesz status efekt madnessu z jakimś czasem, nie? Co jakiś czas. I czasem trzeba sobie pójść przespać się i zabić bossa rano i zrobić go za pierwszym wtedy, nie? Włącz jeszcze raz, bo nie skupiłem się. Miałeś linka wcześniej, możesz sobie powtórzyć jak chcesz. My lecimy dalej. O dziewojo cudna! Tyś jest dla mnie metaforą miłości, co z niebios spadła na tę ziemię i chodzi tu. Masz BMW? Nie. Picanto. To tyś jest dla mnie metaforą biedy i nędzy. Muzyka z Wowa. Bonda z Biedronki, parówek z Tesco. Dobra jest. Pieców kaflowych. Dobra jest. Pierścionka z Temu. Ej, piece kaflowe są akurat spoko i ogólnie, ale no, piece kaflowe są teraz chyba bardziej takim, jak się robi w nowym domu piec kaflowy, to zazwyczaj znaczy, że jesteś kurwa takim szlachcicem, nie? Tak mi się to kojarzy, przynajmniej wiadomo, że kiedyś każdy miał piec kaflowy i tak dalej, nie? Ale tak ogólnie, zawsze mnie śmieszy, jak ktoś mówi, że Soulsy są trudne, ta gra polega na cierpliwości i tyle, może ma wysoki próg wejścia, ale trudna nie jest, pewnie, że tak. Były bardzo ekologiczne czy ekonomiczne? Już nie będzie można robić pieców kaflowych. Co ty gadasz? Są ten? Czyli nie są ekologiczne, ale są ekonomiczne, tak? Czy w którą stronę to eko idzie? Fallout. W pobliżu jednej z krypt na postapokaliptycznym pustkowiu góruje sterta złomu skleconego w miasto. Pośród labiryntu splątanych pozostałości dawnego świata znajduje się sklep Craterside Supply, składu przy kraterze. Mieliście kiedyś, u nas w podstawówce chyba był taki przedmiot, co się nazywał ZPT bodajże, ale nie pamiętam co to znaczyło dokładnie. I na nim robiliśmy takie rzeczy typu, nie wiem, uczyliśmy się szydełkować. Ale jedną z tych rzeczy, która mi jakoś zapadła w pamięci, to jest to, że mieliśmy jako dzieciaki kilkuletnie w podstawówce znaleźć jakieś śmieci i z tych śmieci zrobić jakąś sztukę. Coś, co będzie ładnie wyglądało, nie? I tak mi się skojarzyło z tym światem właśnie, który jest zrobiony z resztek, ze śmieci, z jakichś blach starych i tak dalej. Ja pamiętam, że miałem puszki po Pepsi, zajęcia praktyczno-techniczne, o właśnie tak. Miałem puszki z Pepsi, znaczy miałem pełne Pepsi oczywiście. I pamiętam, że sobie je wypiłem i stwierdziłem, że okej, ja na ten projekt zrobię coś z tych puszek. I z tych puszek zrobiłem maskę, taką na twarz do założenia. I pan był bardzo pod wrażeniem tego, że tego nie było widać, że to jest na pierwszy rzut oka z puszek zrobione, nie? Bo tam było coś na przodzie nałożone, żeby nie było widać właśnie, że to jest z tych masek wycięte. Ale tak to właśnie wyglądało. Tak mi się skojarzyło. Chujowo tych śmieci szukałeś, bo mnie nie znalazłeś. Też miałem znaleźć śmieci raz, to po prostu przyszedłem do szkoły. No nie no, ale jesteś inny ten. Chodzi o sztukę, chodzi o tworzenie czegoś z niczego. Czegoś, co nie ma wartości na co dzień, ale ty znajdujesz w tym wartość, nie? To dla mnie było ważne, taką lekcją. Gdzie sobie oczywiście wtedy tego nie byłem świadom, nie? Całkowicie. No ale po latach to jakoś tak do mnie doszło i tak sobie miło to wspominam. Całkowicie. Sztuka gdzie? No właśnie w szkole. Nie no, jesteś sztuką, oczywiście, że tak. Pewnie, że tak. Właścicielką i jednocześnie lokatorką jest Moira Brown. Na tle zdecydowanej większości postaci zamieszkujących świat Fallouta, Moira wyróżnia się bardzo specyficznym charakterem. Zachowuje się ona tak, jak gdyby zabójczy świat wokół stworzony był z poduszek, a zlecane naszemu bohaterowi ekstremalnie niebezpieczne misje traktuje z frywolną, przesłodzoną dozą pozytywizmu. Przemierzanie napromieniowanych radioaktywnych ruin pełnych kanibali, szaleńców i zmutowanych stworzeń, które tylko czekają, żeby nas obrobić ze wszystkiego, spalić, pożreć, anihilować w czystym obłędzie destrukcji, traktuje jak wypad do marketu po mąkę na niedzielny konkurs pieczenia ciasteczek. Nie robi tego z ironią czy sarkazmem, nie sposób w niej także dostrzec jakiegoś drugiego dna, pod którym chowa strach. Widać, że taka jest jej faktyczna natura i tyle. No, skoro ci przykro, to w porządku. Ale masz przeprosić wszystkich w mieście, dobrze?
i nie rób tego więcej. To są słowa Moiry po tym, kiedy oznajmiliśmy jej, że to my jesteśmy odpowiedzialni za zdetonowanie bomby atomowej w jej mieście. Tu adnotacja. Moira. Ja nie grałem nigdy w Fallouta za dużo. W trójkę i ten, i w New Vegasa, więc nawet nie wiem, z którego Fallouta to jest z tych dwóch. Ale wiem, że ta gra potrafi mieć naprawdę pojebane akcje. Piękne. Piękne, ale do czego dążymy z tą Moirą? To mnie zastanawia. O niebranie życia zbyt poważnie może? Może o to chodzi? Nie jest jedyną postacią przedstawiającą takie podejście, na jaką trafiłem. Grając w Star Wars The Old Republic, spotkałem kogoś takiego na pogrążonej w wojnie planecie Ord Mantell, na której cały czas w tle słyszymy wybuchy bomb i wystrzały dział. Na plaży znajduje się postać, która bełkocze o wypiekach, spacerach przy zachodzie słońca itp. W połączeniu z klimatem Ord Mantell, rozmowa z nią jest tak surrealistyczna, jakbyśmy omawiali kolejną sesję gamingową z kolegą z armii w trakcie ataku na Omaha Beach. Charakter Moiry jest dla mnie oczywistą metaforą prowadzącego do obłędu wyparcia. Psychika osoby z natury spokojnej, wrażliwej, miłej. Gdzieś na etapie dorastania w postapokaliptycznym świecie stanęła okoniem wobec tego, co dzieje się wokół niej. W trakcie asymilowania się do przerażającej rzeczywistości jakaś mentalna zębatka pękła i umysł odmówił dostosowywania się do tego, co realne, na rzecz bardziej akceptowalnej, lecz wyimaginowanej rzeczywistości. Wiecie, z czym mi się to kojarzy? Tak bardzo negatywnie? Ze starymi ludźmi. Ze starymi ludźmi, którzy ciągle siedzą głową w PRL-u i do nich nie dociera do to, że teraz mamy komputery i internet i technologię i zakupy przez internet i wszystkie dobrodziejstwa dzisiejszego świata. Te niektóre osoby ciągle są w PRL-u. Ja nie mówię o tych teraz ludziach 80-letnich. Oni są już starzy, schorowani, mają pewnie najebane w głowie bardzo często. Tylko mówię też czasem o 50-60-latkach, którzy w tym PRL-u byli jeszcze całkowicie młodzi, nie? Tak mi się to kojarzy. Internetowy twór szatana, co ty pierdolisz, Paweł? No i zajebiście. Jeśli to jest jeśli internet byłby tworem szatana, to ja bym był teraz w tym momencie satanistą, bo to jest świetny wynalazek, kurwa. Stopnia, w którym konstrukt wyobrażeń pochłonął prawdę i doprowadził umysł do sytuacji wyparcia na tak głębokim poziomie, że zaczął on postrzegać iluzję jako rzeczywistość. Co jest notabene definicją szaleństwa. W przypadku świata Fallouta wymyśliłem nawet nazwę dla ludzi dotkniętych tym zaburzeniem. Podklejeńcy. Pięknoziemcy. Pięknoziemcy, okej, też trochę ładniej. Trochę ładniej to. Diablo podzielone opisał. Jest na trzy główne części. Także satanizm jest dobry, satanizm jest świetny. Już to kiedyś mówiłem, proszę teraz mnie ten nie besztać za mocno, ale jeśli ktoś z was myśli, że satanizm jest bardzo straszny i tak dalej, przeczytajcie sobie z ciekawości, dla poznania świata po prostu, Biblię Szatana Antona Szandora Laveya. To jest ciekawa lektura, tak po prostu, dla poszerzenia własnych horyzontów na przykład. I zobaczcie, co będziecie myśleć o tym, jak to przeczytacie. U mnie we wsi jest kobitka, co niedługo będzie miała wiek. Jestem ciekawy, jakby ona to odbierała. Awe. Naprawdę, przeczytajcie sobie z ciekawości. Uniwersum serii Diablo podzielone jest na trzy główne części. Diabła. Niebiosa będące ojczyzną aniołów, gdzie niebiańskie istoty powstają i odradzają się z energetycznej harmonii. Płonące piekło, gdzie swe dziedziny mają władcy demonów oraz ich demoniczni słudzy, a także gdzie znajdują się miejsca wiecznej męki udręczonych dusz, których życiowe drogi doprowadziły do tego najgorszego z możliwych losów. Oraz Sanktuarium. Świata stworzonego przez parę, demona Lilith i anioła Inariusa, w celu odnalezienia tam spokoju od wiecznej wojny między piekłem a niebiosami. Świata, który ostatecznie stał się domem będących krowi level. Potomkami dzieci Lilith i Inariusa, śmiertelników. Jest jednak jeszcze jedno miejsce, które nie jest częścią żadnego z wcześniej wymienionych wymiarów. Forteca Pandemonium. Tam, u stóp fortecy zawieszonej między światami od niepojętych eonów czasu, ścierają się armie aniołów i demonów. Pandemonium to słowo pochodzące ze starożytnej greki, oznaczające całkowity chaos, ostateczny nieporządek, wszystko wywrócone do góry nogami, wszystko nie tak jak powinno być i tym podobne. Dlatego uważam, że forteca Pandemonium jest metaforą rdzenia istnienia, osi wokół której obracają się wszystkie światy, wszystkie siły dobra i zła. Odpowiada nie tylko za utrzymanie równowagi, ale w ogóle za możliwość zaistnienia takowej równowagi, a przez... Nie wiem, ilu z was grało w Diablo 2, ale to jest oczywiście Pandemonium, to jest czwarty akt, nie?
Ostatni akt podstawki Diablo 2. I jak sobie myślę o tym miejscu, tam rzeczywiście są te walki, oczywiście tam bijemy się z głównym złolem podstawki DS2, nie? Ale ja zawsze myślałem bardziej w sposób taki, że mamy te nieba w uniwersum Diablo, mamy też piekło i zawsze dla mnie sanktuarium było takim miejscem, tym pośrednim, nie? Tym takim limbo, gdzie się ludzie napierdalają z ludźmi albo z innymi demonami i nefilimami, czy tam nefalemami. Ale niekoniecznie myślałem o tym w sposób taki o pandemonium, ale też nie wiedziałem, że to też znaczy tak po łacinie, że to jest miejsce chaosu jakieś. Nie wiem, co o tym myślę. Jak tam, kurwa, są trzy osoby w mieście, z czego jedna to jebany Kane, tak, na chwilę przyszedł z nami, nie? Ale no jest też Izual, ale to jest akurat Archanioł, tak? No nie wiem. Pandemonium z definicji tak wygląda. Przez to istnienia innych światów, które potrzebują podziału. Wszystko ma swoje dwie strony, dwa przeciwne pierwiastki. Forteca odpowiada za utrzymanie dualizmu koniecznego do funkcjonowania wszechświata. Była podbijana i przejmowana raz przez siły niebios, innym razem przez piekło, ale nigdy nie została przejęta przez żadną ze stron po wszeczasy, ponieważ wtedy rozpadłaby się szala wagi utrzymującej uniwersum i nastąpiłby chaos. Pandemonium. This is really the problem of this is Piękne. Mój stary przyboczny. Przed nieumarłymi, którzy byli jedynie przed polem mającym usprawnić podbicie Azeroth płonącemu legionowi, hordzie demonów przemierzającej wszechświat w niezaspokojonym szale zniszczenia. Książę Arthas sięga po ostrze mrozu, stworzony przez władcę nieumarłych, króla Lisza, przeklęty miecz. Ostrze mrozu jest nie tylko bronią, lecz przede wszystkim przedmiotem łączącym umysł użytkownika miecza z umysłem króla Lisza. Poprzez to połączenie jeden z nich może zyskać przewagę oraz całkowitą władzę nad drugim. Jednak żaden śmiertelnik nie jest w stanie oprzeć się woli króla Lisza. Tym bardziej, gdy przemawia ona do niego przez jego własne dzieło, drogami, które pojmuje tylko prastary umysł, władcy nieumarłych. Poprzez ostrze mrozu król Lisz przekazuje Arthasowi moc, dzięki której książę może pokonać swych wrogów, lecz odbywa się to za cenę całkowitego poddania się woli Lisza. Przepełniony Boże, on tutaj trafia we wszystkie te WoW Mansions, no właśnie, on tutaj trafia we wszystkie moje ulubione rzeczy, nie? Soulsy, Diablo, Warcraft, ja nie wiem, co będzie dalej. Był jeszcze Fallout, nie jestem jakimś wielkim fanem Fallouta, ale ja to wszystko znam, bardzo kurwa dobrze, nie? What are you doing, my son? Succeeding you, father. Obrony swych poddanych za wszelką piękna cenę. Scena. Dumny, honorowy Arthas, gotowy zawsze pomóc potrzebującym. Nie jest w stanie oddać swej woli, jednocześnie zachowując szlachetne cechy swego charakteru. Dlatego król Lisz wraz z wolą odbiera mu jego człowieczeństwo. Arthas nie czuje już żalu, współczucia, nie ma wątpliwości i nie waha się ani chwili, gdy w grę wchodzi spełnianie woli swego pana, któremu oddał to, co miał najcenniejsze. W tym momencie opisał wszystko, co jest w story. To jeszcze nie jest żadna metafora, to nie jest na razie to, co on myśli o tym, więc zakładam, że jeszcze coś powie więcej o tym WoWie. Jest trochę jeszcze dobra. Obawiam się, że po prostu opisze story i na tym się skończy. Metafora do czego to może być? Już mamy Shadowlandsy. Light, save my soul. Jak były przed Shadowlandsami, bo to przed Shadowlandsami jeszcze chyba było, nie? Czy to jeszcze nie było ta filmówka? Zanim wyszło Shadowlands, dodatek do WoWa, to było parę filmówek, które przedstawiały te wszystkie jakby frakcje, które były w tym dodatku. I ta z Bastionu, gdzie właśnie trafił on jako dusza, Uther, jako dusza, to była dla mnie taka najbardziej taka, która do mnie trafiła rzeczywiście, nie? I chyba do wielu graczy, bo jednak Uther to jest klasyczna, kurwa, postać, taka bardzo klasyczna. Ciekawostka, w tej komnacie jak wejdziesz w WoWie Undercity, chyba się to nazywało, w tle są dialogi, Arthas zabija ojca, tak, tylko żeby je usłyszeć, to musisz, znaczy najlepiej, wyciszyć wszystko, oprócz ambientu. Musisz włączyć ambient sam, żeby został, bo to jest bardzo cicho i musisz go mocno, mocno podgłośnić. I rzeczywiście jest to plus, tam były sypane te płatki róży, nie? Jak on przechodził przez ten dziedziniec jakby. I te płatki róży ciągle są w Undercity na tej ziemi, nie? Takie smaczki są bardzo fajne. Ja uwielbiam na historii Warcrafta i lore Warcrafta. Ja zjadłem więcej zębów niż na lore
i story wszystkich Soulsów naraz wziętych prawdopodobnie. Zwróćmy jednak uwagę na zachowanie Arthasa, zanim sięgnął on po przeklęty miecz. Z każdą postępującą misją coraz wyraźniej daje on do zrozumienia, że ratowanie swego królestwa jest dla niego tylko pretekstem, a prawdziwą siłą, która go napędza, jest zemsta. Pragnienie zniszczenia demona Malganisa, który napadł na jego kraj. Dlatego gdy sięga po ostrze mrozu, będąc świadomy tego, że zrobi to za cenę własnego człowieczeństwa, popełnia ostateczny krok w kierunku oddania wszystkiego za zemstę. Można by polemizować, że książę zrobił to, by ratować swe królestwo i może taki właśnie był zamiar twórców tej historii. Jednak moja interpretacja jest następująca. Arthas pozwolił wściekłości pochłonąć część jego człowieczeństwa jeszcze zanim sięgnął po ostrze mrozu. A samo ostrze jest metaforą zatracenia. Granica, którą przekraczamy, gdy pozwolimy sobie całkowicie ulec negatywnym emocjom, popełniając czyn ostateczny, za którego nie ma odwrotu i za którego już nigdy nie będziemy tacy sami. A gdy już popełnimy ten czyn, jedynym sposobem, by nie cierpieć żalu, który jeżeli nie jesteśmy psychopatami lub nie jesteśmy całkowicie przekonani o słuszności naszego działania, w końcu prędzej czy później nas dopadnie, jest oddać swoje człowieczeństwo, zatracić się w używkach, które stłumią nasze cierpienie, będące ceną za to, że ulegliśmy zemście, czy też innemu pragnieniu, które doprowadziło do czyjegoś nieszczęścia. Ciekawa metafora, muszę przyznać, według niego, ale... Znaczy, to jest realistyczne. Ja lubię na te rzeczy bardziej realistycznie patrzeć. Arthas, jak go poznajemy w Warcraftie 3, on jest młodym synem króla, który chce zostać paladynem. W sumie jest już paladynem, jest uczniem Utera właśnie, między innymi. I on jako młody dzieciak, w młodym wieku, ja bym na to patrzył w ten sposób, emocje czasem biorą górę. I jak masz chęć zemsty, to jak jesteś młody, masz jeszcze bardziej w sobie to zakorzenione, że musisz się jakoś te emocje wyzbyć z siebie, nie? Nie masz lat, wielu lat z utrzymywania emocji w sobie samym, tylko chcesz im pokazać wyjście jakoś z swojej duszy, nie? To są, jak jesteś młody w dzisiejszych czasach, to jest moment, kiedy szukasz samego siebie. I no, on chciał się zemścić na Malganisie. To akurat wydaje mi się, że to jest ewidentne, nie? Że główną tą jego, głównym powodem chęci, no, to było oczywiście uratowanie swojego królestwa. Żeby nie było zżarte przez plagę, czyli przez między innymi Malganisa. Więc jeśli dorwałby Malganisa, który, na którym chce się zemścić, no to miałby już to za sobą, nie? I no tak to pociągnęło go w tą stronę. Ale też nie wiedział, co się stanie dokładnie, jak złapie za Frostmourna, nie? Całkowicie. Czuł to w sobie i chociażby samo wynajęcie najemników, których później zdradził tak naprawdę w jednej z misji, według story, no to nie było fajne, nie? Ale to była cena, która teoretycznie miała jego królestwo uratować, więc tak jak Doc mówił w Rainbow Six Siege, jak ktoś w Siege'a grał, kiedyś wszystkie stare postacie miały swoje wyjściówki, jakby filmówki takie krótkie, które przedstawiają postać i Doc w tej swojej filmówce mówił coś, co mi jakoś tak w głowie zapadło, że czasem, żeby uratować życie, musisz jakieś życie zabrać. I wydaje mi się, że on taką dewizą się tutaj kierował wtedy, nie? No i później zabrało mu to jego życie. Zabranie jego życia zabrało życie całemu jebanemu Lordaeronowi tak naprawdę później, no ale tego nie mógł przewidzieć, nie? To była manipulacja króla Lisza i z demonami ciężko się współpracuje prawdopodobnie. Tak bym strzelał, nie? Jaki jest stan WoWa teraz? Ja ci nie powiem. Ja WoWa od 3 dodatków wracam na miesiąc, maksymalnie 2. Bo mi się po miesiącu albo 2 zaczyna nudzić znowu, więc pewnie w tym roku wrócę do nowego dodatku i tyle. Ale no, Staturos dużo gra w WoWa na pewno. Bardzo dużo. Już nie musisz martwić się swoim YouTube'em. Nie musisz zastanawiać się, kto jest wart twojej subskrypcji. Wszystkim się zająłem. Subskrybuj Wielkie Odpowiedzi. Albo pochłonie cię armia nieumarłych po fentanylu, takich jak te, albo gorsi. I zostaw lajka, komentarz.
Bardzo, bardzo meta scenka, nie? Z tym fentanylem. W odmętach kosmosu, na nieznanych... Nie grałem nigdy Mass Effecta. ...w czasach tak pradawnych, że nasza Ziemia nie zaczęła się jeszcze nawet kształtować. Wyewoluowała rasa Lewiatan, zdolni do wpływania na umysły innych form życia, aż do momentu przejęcia nad nimi całkowitej kontroli. Uważali się za szczyt ewolucji, traktując inne rasy z pogardą, czyniąc z nich swych niewolników. Przepełnieni pychą Lewiatani stworzyli inteligencję, zbiorową świadomość odpowiedzialną za kontrolowanie populacji istot organicznych oraz syntetycznych w galaktyce i utrzymywanie równowagi między nimi. Inteligencja stworzyła armię pionków, których celem było zbieranie danych genetycznych ze wszystkich zakątków galaktyki. Jednak po przeanalizowaniu danych, inteligencja doszła do wniosku, że lewiatani sami są zagrożeniem dla równowagi i zwróciła się przeciwko swym twórcom. Pionki eksterminowały większość lewiatan, a ich materiał genetyczny wykorzystały do stworzenia pierwszego żniwiarza, zaprojektowanego na podobieństwo wymordowanej rasy. Pozostali przy życiu Lewiatani ukryli się w głębinach wszechświata, natomiast żniwiarze rozpoczęli cykl swej pracy. To mi się z czymś kojarzy i chciałbym powiedzieć, że ze StarCraftem troszeczkę, gdzie był Hive Mind, który rządził wszystkimi zergami, ale z drugiej strony też może trochę z Baldurem 3. No to nie będzie duży spoiler, jak powiem, ale w Baldurze 3 no jest kult absolutu, nie? Który jest też podobnie kontrolowane w bardzo podobny sposób, że są w głowach tych osób, tych ludzi, tych istot, które niekoniecznie same za siebie odpowiadają. Zwani także starymi maszynami. Cykl zagłady występuje też u nas. Syntetyczno-organiczną rasą, przypominają. A może to jest metafora do tych wszystkich, kurde, najbogatszych ludzi, nie? Którzy są, jak to się mówi, oligarchami, nie? Oligarchowie, którzy mają wpływ na całe społeczeństwo przy okazji. Swoimi pieniędzmi i wszystkim mogą korumpować każdego, kogo zechcą, bo po prostu ich, kurwa, stać. Mogą siać dezinformację na skalę krajową albo światową, bo ich, kurwa, stać. I któregoś dnia skończy się to jak we Francji, nie? Skończy się jak we Francji. Rewolucją. I będą musieli uciekać. Tak jak ci wszyscy, jak on mówił? Jak oni się nazywali? Ci cosie. Nie architekci. Nie, coś tam ludzie. Sajfan nagrał film o tym, jak dysk Drogi Mlecznej się przemieszcza czy coś. Brzmi ciekawie. Mającą kolosalne statki kosmiczne przebywają w pozbawionej gwiazd mrocznej pustce przestrzeni międzygalaktycznej. Trwają tam w hibernacji przez dziesiątki tysięcy lat, aż jeden z nich wyda sygnał do rozpoczęcia nowego cyklu. Cykl polega na podbijaniu i plądrowaniu planet zamieszkałych przez odpowiednio rozwinięte rasy, a także porywaniu części przedstawicieli danego gatunku, by przerobić ich na pastę, esencję całej rasy. Co, kurwa? Na pastę? To jest. What the fuck? Nie wiem, ja jak on o tym mówi, to mam ciągle w głowie Elona Muska, nie? Który no, z kosmosem ma sporo wspólnego. I że teraz mówimy cały czas o Elonie Musku i o tym SpaceXie i o Tesli i o tych wszystkich rzeczach. On jest tym złym człowiekiem w naszym świecie. Z której powstaje posiadający wszystkie dane o niej oraz całą jej wiedzę i materiał genetyczny nowy żniwiarz. Po ukończeniu cyklu żniwiarze zacierają wszelkie ślady swego istnienia i wracają do mrocznej pustki między galaktykami. Nie pozostawiają żadnych dowodów na swój udział w wymarciu zniszczonych cywilizacji. Jedyne co pozostaje po żniwach to resztki opustoszałych ruin, pośród których wieją wiatry niezliczonych planet, oczyszczonych ze swych żyjących mieszkańców przez miliony lat, przez tysiące cykli zagłady. Żniwiarze znaleźli się na tej liście, gdyż cykl ich działania przyrównać można do niczego innego jak do masowych wymierań na naszej planecie. Szczególnie biorąc pod uwagę, że jednym z założeń żniwiarzy była eksterminacja wysoko rozwiniętych ras, by nie podbijały one całej galaktyki i nie hamowały bądź całkowicie uniemożliwiały w ten sposób rozwoju innym, nowym rasom, które wniosłyby w gatunek żniwiarzy nowe kombinacje materiału genetycznego. W ten sposób żniwiarze działają jak ewolucja w symbiozie z wymieraniem, zezwalając gatunkom na rozwój do pewnego stopnia, by następnie zwolnić miejsce dla kolejnych dzieci kosmosu. W tym przypadku występuje jeszcze jeden kluczowy czynnik działania żniwiarzy.
pasta, zebrana esencja genetyczna zapisana w pamięci, informacja przenoszona z istoty na istotę. I właśnie ta pasta zamyka ich historię, konsolidując całe istnienie żniwiarzy do metaforycznego przedstawienia DNA wielkocząsteczkowego organicznego związku chemicznego, kwasu deoksyrybonukleinowego, będącego częścią wszystkiego, co żyje, zaprogramowana w komórkach pamięć o tym, co było, ustalająca to, co jest i planująca to, co będzie, ponadczasowa, trwająca mimo niezliczonych wymierań, eliminująca słabe gatunki, rozwijająca silne, do chwili, aż nadejdzie dzień, by zwolnić miejsce dla tych, którzy nadejdą. Lecz jak żniwiarze, mająca na zawsze w swej pamięci ślad po tych, którzy odeszli. Ja mam w głowie w tym momencie wszystkie ten, jak to się nazywa? Foliarskie teorie na temat New World Order i tak dalej, nie? Jest takie powiedzenie, że nie wiem, jak wyglądać będzie trzecia wojna światowa, ale czwarta wojna światowa na pewno będzie wojną na kamienie i patyki. Co oznacza, że prawdopodobnie trzecia wojna światowa się skończy wymarciem całej jebanej cywilizacji ludzkiej, nie? Tak tylko wytłumaczę, jakby ktoś nie zrozumiał. Ale to ciekawe. Ciekawe. Nie grałem nigdy w Mass Effecta. Podpisałem to jako cytat Einsteina. Może, nie wiem. Nie wiem, akurat tego. Ale to, kurde, brzmi ciekawie. Mega ciekawie. Ja nigdy nie grałem w Mass Effecta. W ogóle te... wiele tych dobrych RPGów BioWare'u mnie strasznie ominęło. I żałuję do dzisiaj, ale boję się, że jak wrócę do nich, to będę miał trochę inny odbiór, niż jakbym grał w nie w tamtych czasach, jak one były ładne jeszcze, nie? Wiem, że Mass Effect podobno ma wyjść remaster i remake i coś tam, ale czy kiedyś to wyjdzie? Bo to jest chyba w jakimś development hellu w tym momencie, nie? Więc nie wiem, czy się doczekam, czy w końcu się wezmę za siebie i przejdę je. Przynajmniej jedynkę i dwójkę, bo one są chyba najbardziej dobrze kojarzone. Na pewno Andromedy nie chcę ruszać na razie. Więc by pewnie od jedynki i dwójki, od najstarszych zaczął. Ale może kiedyś przejdę w końcu. Pasta Colgate. Zajebiste. Ja ten, już suba dałem wcześniej, ale jeszcze lajka zostawię i jeszcze wam podeślę linka parę razy. Zostawcie trochę miłości w komentarzach, bo rzeczywiście materiał z napracowaniem i fajnie się tego słuchało. Materiał typu fajny, tak. Materiał typu fajny, bardzo fajnie się tego słuchało. Dawni twórcy Blizzard, dawni twórcy Bethesdy, BioWare. No właśnie, to jest to, nie? Czekaj, gdzie są te napisy? Tutaj. Że stary Blizzard to już nie jest to, co jest teraz, nie? Stara Bethesda, stary BioWare. Ale FromSoft, dawni, obecni i przyszli twórcy From Software ciągle są w tym samym miejscu i wszyscy ludolodzy. Dzień dobry. Essa. Mass Effect edycja legendarna jest już wystarczająco ładna i nie trąci. Aż tak myszką, przychodziłem chyba z rok temu. A grałeś wcześniej? W oryginał? Czy nie? Bo to jest to, nie? Że jeśli ktoś grał kiedyś w oryginał i później zagra w remaster, to są pewnie podciągnięte tekstury, można normalnie 16:9 na monitorze włączyć i tak dalej, nie? Ale ty ciągle masz wspomnienia z tego, jak grałeś kiedyś. Więc jak ja nie grałem w to ani razu, to się trochę boję mimo wszystko, nie? Nigdy nie grałem w Mass Effecta, nie bijcie PiS. No ja też nie. Nie grałem i przyznaję się, ale chcę kiedyś, tylko się boję. Blizzard się skończył na Warcraftie 1, tak. Blizzard się skończył na tym. Jak to się nazywało? Torn. Co oni z Tornem mieli? Nie Blood Thorn, jak to się... Black Thorn, kurwa, na Black Thornie się skończył Blizzard, nie? I na Lost Vikings.